Hej, 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 hej! Siemaneczko, z tej strony Jakub, tym razem po lewej stronie, jeśli chodzi o róg ekranu, i tym razem powiedzmy, z innymi ustawieniami kamerki, gdyż za namową kolegi, może namowa to jest dużo powiedziane, ale z powodu rady, której mi udzielił, mam zamiar teraz stosować pewien programik, który ma chyba imitować green screena, i jak widać, no niby się udaje. Jestem trochę zajaśniutki i tam moje siedzonko trochę kiwa, ale to jest bardziej spowodowane tym, że z tego co ja zrozumiałem od słów mojego kolegi, jest to wszystko spowodowane słabą jakością światła z lampy, jaką posiadam. I nawet mi polecił lampę, jaką musiałbym kupić, żeby pasowało. No dobra, jeżeli to tylko będzie problem ze światłem, to nie widzę problemu. A jak się okaże, trzeba jeszcze wykupić powiedzmy wersję pro tego programu, to się zastanowimy. Ale z drugiej strony, chyba to nie jest aż tak irytujące. A jak jest, to nie wiem, trudno się mówi. Dobra, więc tak, wracamy do artysty, gdzie poprzednim razem, no, nie licząc tej pierwszej zagadki, to dupy dałem po całości i się nie udało. Ja sobie teraz otworzę na telefonie folder z tymi zagadkami, żebym nie musiał ich drugi raz czytać. No nie, chyba będę musiał, bo będę miał te podpowiedzi teraz, bo mam zamiar drugi raz przejść i zacząć artystę, tylko teraz tymi podpowiedziami, bo wtedy sobie zaszalałem, a widzieliście, jak to wyszło. Więc tak, nowa gra, włączyć wskazówki w zagadkach. No i dobra, może coś tam rozkminę, a jak nie, to po prostu będzie kolejny fail, trudno. Więc tak, tu mamy naszą ofiarę. Widzę, że z białym się gryzie. Gąsik Doliny. Strasznie się gryzie z białym kolorem. Niedaleko miejscowości Zaginiona Dolina, w jednym opuszczonych budynków, grzybiarz znalazł ciało? Chyba tak, nigdy nie zdążę przeczytać tego tekstu. Wezwana na miejsce policja nie chciała nam wiele zdradzić z uwagi na prowadzone śledztwo. Fajna muzyka, utwór muzyczny. Jednak chodzą słuchy, że podejrzanym jest jeden ze zbiegłych podopiecznych szpitala dla psychicznych chorych pod wezwaniem świętej Anny. No i wszystko jasne, wdech zrobiony. Chaos Group Games i takie to. Przypominam, że to jest pierwsza gra, która została wyprodukowana przez nich. Przez tą grupę, nie studio, tylko grupę, pamiętam. Więc tak, jedziemy z koksem. Hej, czytałeś ostatni artykuł w gazecie? Ponoć w okolicy kresuje jakiś seryjny morderca. Morderca? Naprawdę? Wierzysz w te głupoty? Głupoty? Na moje oko sprawa wydaje się być poważna. Wczoraj rozmawiałam z moim kolegą policjantem. Ponoć to, co znaleźli na miejscu zbrodni? Proszę, nie mów mi szczegółów. Niezbyt mnie to interesuje. Także. Niemniej powinnaś uważać! A, teraz ta pierwsza. Niemniej powinnaś uważać! Patrz! Ostatnio kupiłam te oto cudzenka. Paralizator i gaz pieprzowy? Po co ci one? Jak to po co? To oczywiste. Żeby móc się bronić, tobie też radzę się zaopatrzyć. Nie wiem jak ty, ale ja. Takie rzeczy traktuję jako zwyczajną próbę zwiększenia sprzedaży, napędzaną takimi bzdetami jak ten artykuł. Ca! Na czymś trzeba w końcu zarabiać. Felix, przechodząc po pasach, natknąłem się na dwie rozmawiające ze sobą kobiety. I tak, te moje imitacje kobiecych głosów. Zdawałem sobie sprawę, że to teorii są kobiety, ale kto zabroni? Używać głosów, jakich się chce. Minął zaledwie tydzień od czasu, gdy w Gąsiku Doliny ukazał się artykuł o znalezionych zwłokach. Od tamtej pory, co jakiś czas, wciąż spotykam ludzi, którzy o tym mówią. To zaczyna się robić nudne. Powiedziałem sam do siebie, gdy ten temat został poruszony po raz kolejny.
Tym razem przez starszego pana, który rozmawiał z kim przez telefon. Ciekawe, co słychać u Artura? Dawno nie gadaliśmy. Wypadałoby chociaż zadzwonić. Stanąłem przed hotelem, w którym znajdował się bar, a następnie spojrzałem na zegarek. W sumie mam jeszcze trochę czasu. Artur pracował tu już miesiąc, ale jak dotąd nie miałem okazji go odwiedzić. Jednak, skoro już tu jestem, to może nie zaszkodziłoby do niego wpaść na chwilę. W sumie, to czemu nie? Zdecydowałem się wejść do środka. Panie, mówię ostatni raz, nie zamawiałem tego. Klient był wyraźnie zirytowany. Ostatecznie opuścił pomieszczenie bez słowa. Coś zastanowiło mnie w zachowaniu Artura. Zacząłem mu się uważnie przyglądać i wtedy dotarło do mnie, że jest dziwnie rozkołysany. Jakby był kilku głębszych? Cześć, Artur! Przywitałem się, ale ten spojrzał na mnie lekko przymrużonymi oczyma. Felix! Brachu, mordo ty moja, jak tam życie? Całkiem dobrze. A jak tam u ciebie? Flaszka jest. Interes się kręci. Jest spoko. Żałuj, że ci wczoraj nie było. Wiesz, że... Artur, pozwól tu na moment. Usłyszałem wzburzony głos. Ech, ten szef. Zaczekaj chwilkę. Zaraz wracam. Dobrze. Do baru podszedł jakiś mężczyzna. Ujrzałem jego niebieskie oczy, szerokie usta i długi, średnio szeroki nos oraz czarne, miejscami podkręcone włosy. Po chwili zwrócił na mnie swoje spojrzenie. Witam. Dzień dobry. Dawno mnie tu nie było w tych stronach. Jednak z tego co widzę, niewiele się tu zmieniło. Ludzie także są ci sami, chociaż pana nie poznaję. Czyżby pracował pan tu od niedawna? Nie zupełnie. Mężczyzna uśmiechnął się. Po chwili wyciągnął z kieszeni pognieconą kartkę. Od przeszłego tygodnia nocuje u was mój przyjaciel. Taki blondyn, młodszy ode mnie i niższy o pół głowy. Widział pan może kogoś takiego? Nazywa się Gaspard Dulak. Pan mnie chyba nie zrozumiał. Nie pracuję tutaj. Proszę spróbować w recepcji. Tam powinni udzielić panu informacji. Uśmiech nie schodził mu z twarzy. Wiercił we mnie swoje spojrzenie. Aż mnie dreszcz przeszedł. Czy mogę zapytać o pańskie imię? Czy mogę zapytać o pańskie imię? Felix Wagner. Felix Wagner? Zapamiętam je. Nazywam się Erasm Sebzda. Podaliśmy sobie dłonie. Poczułem się niepewnie. Może to tylko przewrażliwienie, ale... Pora na mnie, panie Feliksie. Jednak... Kto wie, może jeszcze się spotkamy. Może. Po kilku sekundach popatrzyłem na blat, że zauważyłem jakąś książkę. Nie było jej tu wcześniej. Zacząłem się jej przyglądać. Na okładce widniało imię i nazwisko. Marcel Kamp. Obok książki leżał dowód osobisty pana Erasma. Zapomniał o tym? Ale mi zaburczyło w brzuchu? Może? Dziwne? Momentalnie odwróciłem się. Chciałem zawołać Erasma i zwrócić mu zgubę, ale straciłem go z oczu. No to dobra.
I tak, przejrzymy raz zagadki, żeby było to tak w miarę normalnie, a potem już będziemy kombinować. Kurde, nie uszykowałem sobie. A nie, długopis jest. Jakaś karteczka. Tu mam te moje bzdety. Tu mam inne bzdety. Jest, notesik. Ale już jest po... Dobra. To nieistotne. We wrześniu? Kiedy go ostatni raz użyłem? W listopadzie. Dobra. Może zgadnę to hasło. A potem nie wiem, co będę robić w następnych odcinkach, bo może nie zgadnę tego hasła. Nastała noc. Ciężki był to cień. Był dzień był. Nastała noc. Dzień był tak ciężki, że całkowicie zapomniałem o albumie. Gdy tylko miałem chwilę dla siebie, postanowiłem zajrzeć do środka. Kiedy go otworzyłem, okazało się, że w środku znajdowała się płyta. Pchany ciekawością, postanowiłem sprawdzić jej zawartość. Umieściłem płytę w napędzie komputera i zaczekałem, aż wyświetli mi się odpowiedni komunikat. Po zatwierdzeniu go zobaczyłem dwa foldery. Zdjęcia. Już otwieramy odpowiednie pliki. Użytkownica tarczy i włóczni. Partenos, tak lubiła być nazywana. W każdej mądrości świata jest obecna. W niejednej wojnie udział swój miała. Kim jest ta osoba? Jeżeli zgadniesz, do następnej zagadki się dostaniesz. Tam po lewej stronie było, no to jest Atena. Piszemy sobie te podpowiedzi. To jest na pewno jest Atena, to jest oczywiste, Atena. Bo jestem troszeczkę chyba zbyt mało bystry, potrzebuję podpowiedzi. Rusi... Co? Ry... Tu jest kropka... S i... Raz, dwa, trzy... Raz, dwa, trzy... K, A... Jakby nie było i to bym musiał ze rus... Ry, usy, a, ły... Nie pasuje. Rosicka? Rosicka! Chyba, nie? To tak się ta nazwie z roślina nazywa. Czyli coś tam w moim poprzednim odcinku w głowie, jak to mówią, słyszałem dzwon, ale nie wiedziałem, w którym kościele. To coś na prawie całym świecie się znajduje. Pułapki swe ofiary wyłapuje, po czym w całości je pożera. Na owady poluje i na lądzie się znajduje. Jest niewielkie i zielone, ale głównie niepozorne. Kolejna? Ty? To jest trochę oszukane, bo mam początek, bo to chodziło potem w tej wideo, że pierwsza litera, nie? Tu nie mam dalej, tu dalej nie mam pojęcia, o co chodzi. Stige... Co to? Nie wiem, czemu tygryzm mi przyszło pierwsze myśl do głowy, ale to chyba nie. Cóż to za zwierz? Może zgadniecie? Jest jednym z groźniejszych na świecie. To drapieżnik, co może być biały, cały w pręgi. Jest ubrany. Są też niebieskie jego odmiany. Ale są niebieskie tygrysy? Ja się znam. Co? Jeszcze jedna? Igła? Teraz jak tak spojrzałem igły, no to igła pasuje, ale no... Ale bym nigdy nie pomyślał. Ta rzecz codziennemu użytkowi jest oddalna. Gdy się skubi, może szukać do samego rana. No, igła w stogu siana, nie? Pasuje. Może być pomocna w zabijaniu ludzi, jednak zabitego nigdy nie ubrudzi. W wielu zawodach jest używana przez ludzi. Co to jest? Może zgadniecie, choć to jest chyba najłatwiejsze na świecie. Ile ich jest do cholery? Dla każdego...
Dla każdego człowieka jest tu drinka, zawsze go to nęka. Brakuje tego psychopacie, skąpym we krwi szkarłacie. Co to za słowo, może zgadniecie, do kolejnej zagadki wtedy przystąpić możecie. Raz, dwa, trzy, ty, ry, i nie wiem. Zobaczmy, jakie będą litery po pierwsze, to ze mną dopasuje. Oszukałeś, Jakub! No tak! A to co? Tegu. Co to? Człowieku, stoutne stworzenie lata po świecie. Jest bardzo dla ludzi krwiożerce. Lubi wojny wszynać i rozlew każdy krwi popierać. Ma długi nos zadarty, bądź dziób staka zdarty. Skrzydła ma czarne, jak drewno zwęglone. Góra jest jego miejsce, mieszkania ulubione. Co to za istota? Ważne pytanie do kolejnej zagadki może być przydatne. I kurde... Ty? I co tu ma być? Nie wiem. Jestem za głupi. Coś tu jest nie tak. Nie powinienem ich oglądać. A tu już nie ma podpowiedzi dla takich nawet baranów jak ja. Dobra. Dotarłeś do końca zagadki ostatniej. Filmik otworzyć, jeśli ułożysz hasło. Złożone pierwszych liter wyrazów z każdej zagadki. Jeśli nie uda ci się, stracisz swe życie. Więc zanim zgadniesz, pomyśl należycie. Czy da z rady uratować własne życie? Czy jest dla ciebie cenne oraz zagadkę chcesz rozwiązać? Dobieraj litery ostrożnie. Powodzenia ci z całego serca życzę, abyś uratował nie tylko swe życie. Zagadki? Co to do cholery? Jakie zagadki? O co tu chodzi? A może te dwa foldery są jakoś powiązane ze sobą? Muszę to sprawdzić. Podaj hasło. Czyli tak, na pewno jest A. Czyli jest A. Potem jest ry. Ary. Ty. I. Arti. I teraz jest ta dziwna litera. Jest. Artis. A zróbmy. Czekaj. Intru. Bo. Czekaj, mamy. Jest. Co było? Zagadka było. Coś. Ty ry. Coś. Sy. Ci co? Nie pasuje. Istrus. Istrus? Jest taki coś jak Istrus? Coś mi się znajome. Itrus. Jest cytrus mi pokazuje. Astrus? Cztery usy? Jest takie coś? No dobra, pierw zaczniemy od S. S? Czyli artisty? Artist, po prostu artysta po angielsku? Ty debilu. Witaj, nieznajomy. Jest mi bardzo miło, że zainteresowały cię moje dzieła. Wiesz? Mało kto docenia sztukę. To było oczywiste, debilu. Weźmy na przykład braci Salwak albo panią Reinhardt. To byli dobrzy ludzie. Pomagali każdemu, kto pomocy potrzebował. Szkoda tylko, że jak przyszło co do tego, to im nikt nie pomógł. Poza nimi jest jeszcze Rose. O tak, moja ulubienica, Rose. Póki nie odbiorę jej życia, to moje dzieło nie będzie pełne. Mam dla ciebie propozycję.
Pokaż, co masz do zaoferowania. Wciąż szukam ludzi, którzy pomogliby mi ulepszyć moje dzieło. Lubię różnorodność, dlatego chętnie nawiązuję współpracę zarówno z ludźmi starszymi, jak i młodszymi. Jesteś doskonałym modelem. Pasujesz się w moją sztukę idealnie. Jestem szczęśliwy, że ktoś taki jak ty stanął na mojej drodze. Mam nadzieję, że nie odrzucisz mojego zaproszenia. Pomożesz artyście w potrzebie? Prawda? Może, a ile płacisz? Udało mi się! Co teraz? I co teraz? Bo wtedy mnie zaciukał. Kliknąć ma? Tak. Czy to jakiś żart? Nagle ktoś przyłożył mi coś do twarzy. Próbowałem wyszarpać się z uścisku, lecz czułem, jak z każdą chwilą tracę siły. Obraz zaczął się rozmywać, a ja... Pam, param, pam. Cóż to za dzień? Kiedy odzyskałem przytomność, z miejsca zaatakował mnie silny ból głowy. Kiedy wreszcie z trudem udało mi się wstać, nerwowo zacząłem się rozglądać. Moje oczy nie dostrzegały niczego znajomego. To, gdzie obecnie się znajdowałem, nijak miało się do miejsca, które zapamiętałem jako ostatnie. A ostatnie, co pamiętam, to mój pokój i to, jak siedziałem przed komputerem. Zdałem sobie sprawę, że tuż obok mnie leżał jakiś telefon. Na wyświetlaczu widniał napis: artysta! Przyłożyłem telefon do ucha i usłyszałem znajomy głos. Witaj! Jaki ja udawałem ten głos? Witaj na planie mojego najnowszego dzieła, Feliksie Wagnerze. Przepraszam za wszelkie niedogodności. Ale zrozum, tego wymaga sztuka. Mam jednak nadzieję, że czuję, że dobrze ci się spało. Liczę na to, że jesteś w pełni sił, ponieważ czeka nas dużo pracy. Kim jesteś? Czego ode mnie chcesz? Skąd znasz moje imię? Gdzie ja jestem? Wykrzyczałem do telefonu. W nadziei usłyszenia odpowiedzi od nieznajomego. Nie poznajesz mnie? To ja, Erasm Sebzda. Spotkaliśmy się ostatnio przy barze. Wtedy siłą fali tsunami uderzyły we mnie myśli, które w jednej chwili zaczęły się kłębić w mojej głowie. O płycie, dziwnych zdjęciach i o mężczyźnie, który chciał, aby nazywać go artystą. Już wszystko pamiętam. Czego ty ode mnie chcesz? O planie jakiego dzieła mówisz? Każdy artysta jest więźniem piękna. Ukazuje się ono w pełnych urokach, dopiero w obliczu inspiracji. To dlatego każdy artysta tak bardzo jej szuka. Dla każdego inspiracją jest coś innego. Dla mnie inspiracją jest śmierć. Te słowa zmroziły mi krew w żyła. Człowiek, z którym rozmawiałem, nie jest normalny. On jest szalony. Próbowałem zachować spokój, choć przychodziło mi to z niemałym trudem. Jesteś moim cennym aktorem, ochotnikiem, który weźmie udział w mojej sztuce. Odbiło ci. Posłuchaj uważnie. Znajdujesz się obecnie w piwnicy starego kina. Twoim zadaniem jest oczywiście wydostanie się stąd, nim ja znajdę ciebie. Masz 5 minut,
tym czasie nie będę cię ścigał. Natomiast ty możesz albo znaleźć kryjówkę przede mną, albo spróbować uciec. Twoja wola. Wiesz jednak, że gdy czas upłynie, zacznę ci deptać po piętach. Będę cię szukał, a gdy w końcu znajdę, zabiję. Tak właśnie wygląda scenariusz mojej sztuki. Ucieknij albo zgiń z mojej ręki. Odpuść sobie dzwonienie do innych z tego telefonu. To ja ci go zostawiłem i postarałem się już o to, żebyś za jego pomocą nie był w stanie się z kimkolwiek skontaktować. I to już wszystkie zasady. Życzę ci miłej zabawy. Start! Chciałem powiedzieć zacząć. Wpisujemy rozgryweczkę i w tym momencie kończymy odcineczek. Jakoby z podpowiedziami udało ci się zgarnąć oczywiste hasło, bo wystarczyło użyć magii języka angielskiego. A podejrzewałem, nie? Po filmie ci, że to może być artysta po angielsku, ale debil, nie? Po co? Po co słuchać intuicji? Lepiej zgadywać i dać się zabić. Ale to nieistotne. Istotne jest to, że odcineczek chyba jest wystarczająco długi i więc mogę się z wami tylko pożegnać. Więc mam nadzieję, że się podobało. Dziękuję za poświęcony czas i do zobaczenia w kolejnym odcinku artysty. Jakby to powiedział Erasm w moim wykonaniu. No to co? Ciao.